Proszę Państwa, Pan Bóg siódmego dnia odpoczywał, a dzisiaj przed Państwem piąty dzień festiwalu. Prowadzę zajęcia w szkole w Łodzi, w szkole Wajdy i się opiekuję tymi debiutami również. I ja nie wiedziałem, że to może być taka przyjemność, żeby wspierać i uczestniczyć w tworzeniu pięknych rzeczy już nie przeze mnie, tylko przez młodych ludzi. Nie przypuszczałem, że to może być tyle, że to może być tak ważne dla mnie i czasami myślę, że bardziej to przeżywam jak swoje filmy. Staram się im pomóc, a nie sobie. No. Staram się takie uwagi jakby dawać, które będą dla nich zgodne z ich wyobrażeniem. No, przecież to było straszne, gdybym ja robił swój film i ich jakoś tutaj ograniczał. No, ja wręcz odwrotnie. Jestem sam ciekaw, co kombinują, jak kombinują. Przecież to jest fascynujące. Życzę Wam, abyście przestali pić. Pomysł zrobienia tego filmu powstał przy rozmowie Jacka Szechaka ze mną, że może byśmy taki film wyprodukowali. Czuję się jakby takim trochę ojcem chrzestnym tego filmu, ale bez przesady, że ja teraz biorę na siebie sukces tego filmu. Niewątpliwy sukces. Jest to film, który ludziom może się bardzo nie podobać i jest to film, po którym ludzie mogą być zachwyceni. Obojętni w każdym razie po tym filmie na pewno nie będą. Był taki moment, że my sami, twórcy tego filmu, Eryk Lubos, Michał Podolski, autor zdjęć, aktorzy i ja w końcu, że my sami zwątpiliśmy, czy on jest zrozumiały. Co łapdy sobie czajur jakie? To była taka rola, która wymagała rozmaitego rodzaju przygotowań. Przede wszystkim musiałam nauczyć się języka, ponieważ decyzją reżyserów film jest wykręcony głównie po romsku. Peso tukem regila. Dziukli! Belgiance i gender! Saskepes nasy klakier dziady! Tecz kawarem łackieren! To Ficowski napisał o papuszy, to co ona pisała sama. Udało mi się dzięki uprzejmości Angeliki Kuźniak, która pisała książkę Papusza, dotrzeć do dzienników papuszy. Thank you.